Dzień dobry, nazywam się Karolina Orzuk i dzisiaj w ramach serii Out of the Box dla Business Central opowiem o możliwości elektronicznej wysyłki dokumentów z załącznikami w procesie sprzedaży. Wysłać mailem do klienta możemy zarówno ofertę sprzedaży, potwierdzenie zamówienia sprzedaży czy wydania zapasów, a także finalnie zaksięgowaną fakturę sprzedaży. Funkcja wysyłki maili dostępna jest także dla dokumentów biorących udział w procesie zwrotu sprzedaży. Business Central daje nam możliwość dostosowania zarówno dokumentu załącznika, jak i wiadomości e-mail, którą wysyłamy do klienta. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej ustawieniom szablonów wiadomości e-mail. Po przejściu na dokument oferty sprzedaży na wstążce widzimy funkcję Wyślij pocztą e-mail. Po jej uruchomieniu otrzymujemy podgląd wiadomości, która zostanie wysłana do klienta. Wygląd ten nie jest dla mnie satysfakcjonujący i chciałabym zmodyfikować ten szablon. W tym celu przechodzę przez działy Administracja IT i raporty i wybieram sekcję wyboru raportów dla sprzedaży. W tym miejscu wybieramy typ dokumentu, a następnie otwieramy opis układu treści e-mail, który jest aktualnie ustawiony. Widzimy, że ustawiony jest wbudowany szablon i to właśnie na nim oprę szablon, który będę modyfikować i który będę tworzyć. W tym celu należy ten szablon skopiować, zmienić jego nazwę i z tego poziomu możemy przejść bezpośrednio do edycji szablonu. Do edycji wykorzystywane jest wszystkim dobrze znane narzędzie, jakim jest Microsoft Word. Tutaj, by możliwe było wstawianie i edytowanie pól czy zmiennych, konieczne jest użycie narzędzi znajdujących się na zakładce Developer. Po przejściu do okienku mapowania XML i wybrania odpowiedniego numeru dokumentu, widzimy tutaj listę wszystkich dostępnych pól, które możemy wykorzystać w naszym szablonie. Po pierwsze zmienimy sobie początek tego maila na oferta sprzedaży. Z listy po prawej stronie wybieramy numer dokumentu, wstawiamy kontrolkę jako zwykły tekst. W kolejnym kroku usuwamy zbędne nam elementy, wpisujemy tekst, który chcemy, żeby zobaczył nasz klient. W tym miejscu mamy kontrolkę, która odpowiada za nazwę klienta. Kolejne informacje są tutaj zbędne. Możemy dodać informację o tym, że w załączniku przesyłamy szczegóły oferty. Ta tabelka, która tutaj jest, może zostać przez nas wykorzystana dalej. Możemy zmienić jej wygląd, usunąć zbędne informacje. W tym miejscu mamy informację o tym, do kiedy obowiązuje nasza oferta, więc w tym miejscu usuwamy etykietę i wpisujemy tekst ręcznie. Oferta obowiązuje do. W tym miejscu możemy także umieścić informację o kwocie rabatu, jaką przyznaliśmy na tej ofercie. Do tego celu wykorzystujemy sekcję z sumami. Widzimy tutaj, że mamy sumę dla rabatów. Ostatnią już kolumną z informacją dla klienta będzie kwota z VAT. Jeśli uznamy, że wszystkie informacje, które są dla nas istotne, już zostały tutaj umieszczone, to możemy zakończyć e-mail. Widzimy, że poniżej wstawione jest imię i nazwisko sprzedawcy, który jest wybrany na tej ofercie oraz dane firmy. Po dokonaniu wszystkich zmian możemy zamknąć Worda, zaznaczyć, że chcemy zaimportować zmiany, upewnić się, że układ jest zaktualizowany
i że to teraz on wybrany jest jako opis układu treści e-mail. Po powrocie na naszą ofertę sprzedaży widzimy, że po wyborze wyślij pocztą e-mail. Nasz e-mail przybrał nowy wygląd zgodny z tym, co ustawiliśmy w Wordzie. Analogicznie po utworzeniu zamówienia sprzedaży z poziomu tej oferty mamy dostępną opcję wysyłki maila z potwierdzeniem zamówienia. Tutaj także zastosowany został szablon. W ten sam sposób możemy edytować i zmieniać szablony dla pozostałych dokumentów biorących udział w procesie sprzedaży, tak by one były ze sobą spójne i zawierały wszystkie niezbędne informacje. Tak ustawione szablony obowiązują domyślnie dla wszystkich nabywców, jednak w razie potrzeby szablony e-mail możemy dostosować także specjalnie dla wybranego nabywcy. Podsumowując, by konfigurować szablony wiadomości, wystarczy nam Microsoft Word i znajomość jego obsługi. W kilku prostych krokach możemy skonfigurować szablon według swoich wymagań. Może to zrobić każdy użytkownik, nie jest nam do tego potrzebny programista lub konsultant. Na dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny wpis serii za 2 tygodnie.